Sejfy i szafy na broń dostarcza sejfy.pl. www.sejfy.pl. Karabinek będzie, no już można powiedzieć, niebawem wprowadzony na rynek cywilny. Gun TV, magazyn strzelecko-łowiecki Sezon. www.magazynsezon.pl. Tutaj w ręku trzymam wersję oczywiście karabinka szturmowego, czyli bojowego, taka jaka idzie do wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej. Zmiany nastąpiły oczywiście, jeżeli chodzi o lufę i komorę. Komora jest dostosowana na rynek cywilny do kalibru 223 Remington. Jeżeli chodzi o lufę bojową, ona ma skok gwintu 178 mm. 228 mm będzie miała lufa 16 cali na rynek cywilny. Zamek został, można powiedzieć, odciążony, ponieważ nie ma... Jest prostsza konstrukcja zamka, ponieważ rynek cywilny, na rynku cywilnym będziemy mieli dostępną wersję tylko na ogień pojedynczy. Zamek jest pozbawiony bezwładników, które odpowiadają za ogień ciągły w wersji bojowej. Tutaj widzimy już, to jest następna, można powiedzieć, wersja łoża, czyli już zgodna z systemem M-LOK, jeżeli chodzi o wersję bojową, ale na pewno też będzie łoże z systemem MacPulowskim M-Locka na rynku cywilnym. Będzie karabin oczywiście, jeżeli chodzi o lufę, będzie pozbawiony tutaj tego adaptera na bagnet, ponieważ nie jest to przewidziane na rynek cywilny. I jeżeli chodzi o urządzenie wylotowe będzie standardowe, no można powiedzieć, że trochę podobne jak tutaj, ale z możliwością odkręcenia, gwint 1/2 na 28, standardowy, taki jaki można spotkać w karabinkach na przykład AR-15. Magazynek będzie też standardowy, taki jaki tutaj widać, zielony, przezroczysty naszej produkcji. Wszystkie manipulatory zostaną takie same, oczywiście będzie tylko zabezpieczenie i ogień pojedynczy. Innej opcji nie przewidujemy, nie ma takiej wersji na ogień ciągły, oczywiście na rynku cywilnym. Gniazdo też się nie zmieni, bo gniazdo jest dostosowane do standardowych magazynków AR-15 i to się tutaj nie zmienia, więc większość magazynków, jakie będą dostępne na rynku cywilnym, będziemy mogli zastosować tutaj w MSBS-ie, grocie wersji cywilnej. Uzupełnieniem karabinka MSBS będzie pistolet PR-15 Ragun. Jest to pistolet kalibru 9x19 Parabellum NATO, czyli standardowy nabój. Konstrukcja szkieletu aluminiowa. Magazynek mieści 15 sztuk amunicji. System Browninga, czyli standardowy. Pistolet przede wszystkim przygotowany dla strzelców prawo- i leworęcznych, czyli wszystkie manipulatory są symetrycznie rozmieszczone po lewej i po prawej stronie. Jeżeli chodzi o przyrządy mechaniczne, są to przyrządy stalowe, trytowe, które możemy użyć również w warunkach nocnych. I rozmawiamy tutaj w tej chwili o pistolecie bojowym, prawda? Czyli prawdopodobnie, jeżeli wszystko wypali, to nasza armia dostanie ten pistolet jako podstawową broń boczną.
Szansa się pojawi w momencie przejęcia przez armię dokładnie tej wersji. Czyli jeżeli wdrożymy ją do wojska, następny krok będzie rynek cywilny.